I przechodzimy do kolejnego pytania, które przygotowali posłowie Witold Klepacz i Zbyszek Zaborowski z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Obydwaj panowie posłowie, o czym informuję także Wysoką Izbę. Pytanie adresowane jest do ministra gospodarki, a dotyczy likwidacji kopalni węgla kamiennego Kazimierz Juliusz w Sosnowcu. Jako pierwsze pytanie zada pan poseł Witold Klepacz. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Załoga, czyli górnicy kopalni Kazimierz Juliusz, również społeczeństwo, mieszkańcy Sosnowca są oburzeni podjętą przez zaskoczenie decyzją o likwidacji, natychmiastowej likwidacji kopalni Kazimierz Juliusz. Ta decyzja zapadła pod koniec sierpnia. Ja przypomnę tylko, panie ministrze, że w lipcu pan minister z tej wysokiej mównicy zapewniał, że proces likwidacji kopalni będzie przebiegał w okresie do końca maja 2015 roku, a nawet brano pod uwagę drugi wariant, wariant zapewniający działalność tej kopalni, wydobycie do końca grudnia 2015 roku. W kopalni to może świadczyć tylko o jednym, że jest ogromna nieudolność w zarządzaniu, skoro z dnia na dzień praktycznie podejmuje się zupełnie inne decyzje i decyzje nie mające nic wspólnego z wcześniej przygotowanymi planami. Plan ruchu opracowany i zatwierdzony dla kopalni obejmuje właśnie okres do końca 2015 roku. Jest tam ponad 2 miliony zasobów węgla kamiennego, 2 miliony ton oczywiście, i są wykonane roboty przygotowawcze, które obejmują wydobycie właśnie tej ilości węgla. Tymczasem przesuwa się ludzi bez gwarancji realizacji zobowiązań. Czy stać nas na takie marnotrawstwo zasobów pozostawienia 2 milionów ton węgla dobrej jakości pod ziemią, zasypania chodników, zlikwidowania szybów? Czy stać nas również na takie lekceważenie pracowników? Jednego dnia mówi się co innego, drugiego dnia całkowicie zmienia się decyzja. Przypomina to sytuację z 1999 roku, kiedy to likwidowano w identyczny sposób kopalnię Niwka Modrzejów. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. Odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, pan minister Tomasz Tomczykiewicz. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panowie posłowie, kopalnia Kazimierz Juliusz prowadzi wydobycie węgla kamiennego od początku XIX wieku. Pierwsze wydobycie w 1814 roku i po trwającej 200 lat eksploatacji w złożu pozostało niewiele węgla, jak pan poseł wspomniał. Zasoby te nie mogą stanowić podstawy dla długoterminowej działalności kopalni. Należy uznać je za resztkowe. Spółka posiada koncesję na eksploatację tych zasobów ważną do 2021 roku. Mając na uwadze perspektywę szczerpania złoża, zarząd KWK Kazimierz Juliusz podjął decyzję o poszukiwaniu węgla kamiennego w polu rezerwowym złoże Jan Kazimierz. Roboty wiertnicze i prace dokumentacyjne w tym zakresie prowadzone były w roku 2012. Niestety koszty udostępnienia złoża rezerwowego nie pozwoliłyby na prowadzenie ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji. Budowa geologiczna złoża, zwłaszcza duże nachylenie pokładów, uniemożliwiają zastosowanie do eksploatacji systemów ścianowych. Od czerwca 2012 roku prowadzi wydobycie wyłącznie systemu podbierkowym. Warunki naturalne występujące w kopalni uległy znacznemu pogorszeniu. Prowadzona coraz płycej eksploatacja skutkuje powstawaniem wstrząsów wysokoenergetycznych, deformacji powierzchni i wzrostem zagrożenia wodnego. W związku z wyczerpaniem dostępnych zasobów, brakiem perspektyw dalszego wydobycia,
wysokimi kosztami wydobycia i w związku z tym problemem z utrzymaniem rentowności, bezpieczeństwem wydobycia, co też jest ważnym elementem, albo najważniejszym elementem, zarząd KHW spółka Acyna jako właściciel KWK Kazimierz Juliusz podjął decyzję o zakończeniu wydobycia z końcem września bieżącego roku i likwidacji kopalni. Jak wynika z informacji zarządu KHW, wszyscy pracownicy KWK Kazimierz Juliusz otrzymali propozycję zatrudnienia w strukturach KHW na warunkach identycznych jak inni pracownicy katowickiego holdingu węglowego. Osoby zatrudnione przy wydobyciu i przeróbce węgla mogą liczyć na wykonywanie tej samej pracy, którą wykonywali w kopalni Kazimierz Juliusz. Gwarancje zatrudnienia w KHW dotyczą również pracowników administracji. Część z nich będzie mogła podjąć pracę zgodną z posiadanymi przez nich kwalifikacjami, jednak w większości spółka zaproponuje przekwalifikowanie do zawodów zbliżonych do produkcji oraz sfinansuje odpowiednie szkolenia zawodowe. Pracownicy kopalni Kazimierz Juliusz, którzy będą pracować przy likwidacji kopalni, również otrzymają propozycję pracy w katowickim holdingu węglowym po zakończeniu prac w likwidowanej kopalni. Dziękuję. Dziękuję panu ministrowi. Pytanie dodatkowe zada pan poseł Zbyszek Zabrowski. Bardzo proszę. Dziękuję panie marszałku. No, mimo tych okoliczności, które pan minister podał, w tym roku jeszcze na polecenie zarządu katowickiego holdingu przygotowano plan ruchu zakładu w dwóch wariantach, do maja i do końca roku przyszłego. 2 miliony ton węgla jest do wybrania. Panie ministrze, jest pytanie, dlaczego tak jak za niesławnej pamięci reformy górnictwa z czasów Jerzego Buzka, znowu tak jak Niwkę Modrzejów likwiduje się z zasobami węgla, które są do wybrania i dlaczego załoga jest niespokojna o swoją pracę, bo te informacje, które pan dzisiaj podał, się zmieniają z dnia na dzień. Raz wszyscy mają gwarancję na tych samych warunkach w kopalniach katowickiego holdingu, a w innym wypadku proponuje się im nowe warunki zatrudnienia i nie gwarantuje realizacji świadczeń, które kopalnia zalega już w tym momencie. Panie ministrze, które informacje są prawdziwe? Dlaczego ryzykuje się zmarnowanie zasobów 2 milionów ton węgla, zostawiając je na stałe pod ziemią? I przy okazji, panie ministrze, kiedy w końcu rząd się weźmie za ograniczenie importu? A być może też warto pomyśleć o eksporcie na Ukrainę, bo grozi głodna zima. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, panie ministrze. Jak pan poseł wie, to rozmowy między załogą a zarządem spółki trwają. W związku z tym jest naturalne, że warunki uzgodnienia się zmieniają, bo inaczej wtedy dyskusja między i rozmowy między związkami zawodowymi a zarządem nie miałaby sensu, jeżeli by nie plany nie przenoszenia i gwarancje pracy nie ulegały pozytywnej zmianie. Moim zdaniem za dużo polityków uczestniczy w wiecach. Pani poseł z PiS-u, no nie jest to dobry prognostyk. Myślę, że sala sejmowa jest tym miejscem, w którym powinniśmy dyskutować, a nie wiece z udziałem polityków, bo to tylko właśnie rozgrzewa atmosferę, a nie prowadzi do działań, które będą gwarantowały tym górnikom spokój i bezpieczeństwo, o którym prezes spółki mówi. Bo jeszcze raz podkreślam, a w poprzednim posiedzeniu sejmu również o tym mówiłem, że te gwarancje pracy są. Tam koszty wydobycia tak gwałtownie wzrosły, że po prostu nie opłaca się wydobywać, bo no będziemy musieli z każdej spółka będzie musiała dopłacić do tego wydobycia. Jeżeli średnioroczna za ten okres to jest
ponad 600 zł, ponad 500 zł za wydobycie jednej tony, no to jest o 50% więcej niż średnia w ogóle w przemyśle górniczym. No, wszystko musi mieć sens ekonomiczny. Jeżeli coś dzisiaj mamy wydobywać z ogromną stratą, zostawmy to przyszłym pokoleniom. Będą mieli technologie, możliwości, żeby to wydobywać z zyskiem, a nie stratą, bo nie jest sztuką zamienić złoto w bezwartościowy kamień. Dziękuję. Dziękuję panu ministrowi. Kolejne pytanie przygotowały posłanki Beata Rusinowska i Dorota Rutkowska.